Popatrzmy na tego pacjenta z łuszczycowym zapleczem, z łuszczycą tak naprawdę, łuszczycą klatkowatą, bo to jest ewidentny kandydat do tego, żeby rozwinąć w czasie łuszczycowe zapalenie stawów. Jeśli popatrzymy na tych pacjentów i na te możliwości, czyli buchowe, które to popatrzmy, że tak naprawdę jest bardzo dużo elementów, które ten pacjent może mieć i ten obraz może być różnorodny, od ciężkiego do lekkiego, ale de facto wszyscy ci pacjenci mają parę wspólnych elementów, jeżeli chodzi o pewne element patogenezy, czyli ogólnoustrojowy stan zapalny. To jest taka sytuacja, kiedy jeżeli popatrzymy na to, co się zmieniło w ciągu ostatnich lat, jeżeli chodzi o łuszczycę, to przede wszystkim podejście do chorego. Proszę zwrócić uwagę, że nie tak dawno jeszcze myślano, że łuszczyca sama w sobie jest chorobą dotyczącą tylko skóry, tylko proliferacji keratynocytów i de facto nie ma to żadnego znaczenia przełożenia ogólnoustrojowego, jeżeli chodzi w ogóle o ewentualne szkody, które może wywołać ten stan zapalny naszych pacjentów. Wiadomo już dokładnie, że przewlekły stan zapalny, który dotyczy wszystkich narządów i tkanek, powoduje różnego rodzaju konsekwencje dla naszych pacjentów, których i pokażę Państwu, że oni są przede wszystkim nieświadomi. Jeżeli weźmiemy pod uwagę populację w naszym kraju, no to te 3% tak naprawdę jest około milion pacjentów. Jeżeli Pani Profesor podawała, ile pacjentów ma łuszczycowe zapalenie stawu procent, proszę sobie policzyć, jak to jest duża populacja ludzi, którzy wymagają tak intensywnego i tak jakby spersonalizowanego leczenia, które mówiła Pani Profesor. Ta jakość życia dotycząca tych pacjentów rzeczywiście ma znaczenie, dlatego że pacjent chory na choroby przewlekłe, ten zrobiony, ale również ze skórą, ma bardzo obniżoną jakość życia, która mniej więcej działa nie tylko na zasadzie stygmatyzacji społecznej, ale również na jego kontakty interpersonalne, jak również wydajność pracy, o czym pewnie Państwo dokładnie wiecie. Tło genetyczne łuszczycy jest znane, o tym nie będę mówił. Ogólnoustrojowy stan zapalny chciałem Państwu tylko pokazać, dlatego że proszę zwrócić uwagę, to nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że ktoś ma jedną zmianę chorą czy jeden paznokieć. Tak naprawdę w tym przypadku może się okazać, że bardzo wiele elementów jest uszkadzanych i te wszystkie elementy łącznie razem powodują, że nasz pacjent jest pacjentem podwyższonego ryzyka i tutaj Państwu za chwileczkę to pokażę. Sama skala rozwoju tych zaburzeń jest różna i może nie musi dotyczyć każdego z naszych pacjentów, ale istotne rzeczy są tak jak tutaj Państwo możecie zobaczyć, że bardzo dużo elementów ulega uszkodzeniu, jeżeli mówimy w ogóle o chorobie przewlekłej zapalnej. Tutaj Państwo widzicie tą bardzo pierwszą rzecz, którą pokazano, jeżeli chodzi w ogóle o patogenezę w ogóle łuszczycy. Okazuje się, że mechanizm powstawania blaszki łuszczycowej i blaszki miażdżycowej jest dokładnie identyczny. Różni się tylko narząd. I to są ci pacjenci, którzy z powodu właśnie tego stanu zapalnego mają różnego rodzaju konsekwencje, tak jak tutaj można widzieć. Ale są też pozytywne elementy, bo okazuje się, że prawidłowe leczenie, wczesne wdrożenie leczenia i leczenie ogólnoustrojowe jest w stanie odwrócić i poprawić, tak jak tutaj Państwo widzicie, na przykład ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz powikłań ryzykowych związanych z zaostrzeniem tych chorób tych pacjentów. Wiadomo dokładnie, że te elementy dotyczące nasilenia w ogóle łuszczycy czy dermatologów są stosowane, ale jak się okazuje w statystykach bardzo rzadko, bo one są tak trudne do wykonania w warunkach ambulatoryjnych, że mimo że wszystkie konsensusy zalecają ocenę stanu nasilenia choroby, jak na przykład tutaj PSA, może jest proste, bo wody z episeria jest w wysokości powierzchniowym, ale już na przykład wskaźnik fazji, który oprócz powierzchni bierze jeszcze pod uwagę poszczególne elementy morfotyczne samego wypadku łuszczycowego, to de facto są bardzo trudne i nawet jeżeli chodzi o ocenę w ogóle czynników takich jak życia pacjenta, które ma duże znaczenie, jeżeli chodzi o podobną bądź kwalifikację do leczenia naszych pacjentów, to sama skala 10-punktowa w wykonaniu, w wypełnieniu tego ambulatoryjnego naszych pacjentów wydaje się wręcz niemożliwe, więc rzeczywiście rzecz biorąc, te elementy oceny są, ale bardzo trudno stosowane i pokażę Państwu, jak sobie z tym radzą też na świecie. Łuszczycę umiarkowaną do ciężkiej rozpoznaje się wtedy, kiedy pewne wskaźniki, tak jak tutaj nasilenie choroby ocenione w skali bazy, zajęcie powierzchni, bądź też generalnie rzecz biorąc jakość życia pacjenta, wszystko ma powyżej 10, czyli mówimy o pewnym procesie, który ma pewne wykładniki morfologiczne. Ale sam dobór tak naprawdę leczenia powinien być wynikiem pewnych elementów postępowania, takich jak nasilenie choroby, wpływu na zdrowie fizyczne, psychologiczne i społeczne oraz współistnienie chorób dodatkowych. Czyli jeżeli nawet bierzemy pod uwagę pacjenta, który ma bardzo małe zmiany, ale ma ryzyko rozwoju chorób dodatkowych, bądź takiej choroby ma, stąd też to leczenie powinno być zupełnie inne, jeżeli chodzi o postępowanie w tym przypadku, jeżeli chodzi o nasilenie związku. Samo postępowanie, tak jak tutaj dermatolodzy bardzo często próbują stosować pewne ścieżki terapeutyczne,
może nie być do końca trafne, jeżeli mówimy o pacjencie chorującym ogólnie. Stąd też nawet to postępowanie typu leczenie miejscowe, że jest nieefektywne klasyczne leki ogólne, jeżeli są nieefektywne w jakimś zakresie możliwości leczenia biologicznego, może dawać pewne możliwości postępowania w takiej prostej ścieżce terapeutycznej, ale trzeba zwrócić uwagę, że każdy pacjent jest inny. Każdy pacjent ma indywidualne predyspozycje do podawania pewnych leków, ale też indywidualną odpowiedź na poszczególne terapie. Stąd też one w pewnym zakresie, mimo że mają też powodować pewne elementy poprawy, które wiążą się przede wszystkim z obniżeniem wskaźników stanu zapalnego takim rzeczywistym, ale również z podniesieniem jego jakości życia, powinny mieć znaczenie, jeżeli chodzi o dobór terapii i nawet dobór tych terapii nowoczesnych, biorąc pod uwagę pewien postęp, który możemy zobaczyć w naszym przypadku. Jeżeli chodzi o leki, które możemy stosować u chorych na łuszczycę, które częściowo pokrywają się z leczeniem chorych na łuszczycowe zapalenie stawu, w programach lekowych możecie Państwo zobaczyć je tutaj. Ja nie będę ich szczegółowo omawiał, bo to może nie jest ten etap. Pani profesor już wspomniała, że w przypadku łuszczycowego zapalenia stawu są pewne konsensusy dotyczące postępowania i wdrażania leczenia. I nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę Ronald Graff, to tak, że one są dość ocenione i nawet te systemy, które tutaj Państwo widzicie, czyli ścieżki terapeutyczne, wydaje się, że one są dość proste, ale jeżeli bierze się pod uwagę rzeczywistość, to okazuje się, że nie tylko w Polsce są pewne problemy z ich wykonaniem. I właśnie tego będzie dotyczyła moja prezentacja i to bym chciał Państwu powiedzieć, jeżeli chodzi o uzupełnienie tego, co powiedziała Pani Profesor. Przede wszystkim jest pewien dysonans dotyczący tego, gdzie pacjent z łuszczycowym zapaleniem ma trafić. I on nie dotyczy tylko Polski, tylko dotyczy całego świata. Wiemy dokładnie, że część trafia do reumatologów, część trafia do dermatologów, a część w ogóle trafia w inne miejsce, więc to też jest zupełnie inna sytuacja. Który pacjent powinien gdzie trafić, jak powinien być leczony, jak powinno to postępowanie wyglądać? Przede wszystkim jest bardzo dużo różnego rodzaju problemów, bo proszę zwrócić uwagę, statystyki mówią, że jeżeli mamy pacjenta z łuszczycą umiarkowaną do ciężkiej, czyli tego z ciężką łuszczycą, którego Państwo mogli zobaczyć na zdjęciu, okazuje się, że ci pacjenci częściej chorują na łuszczycowe zapalenie stawu, czyli tak prawdę mówiąc, jest to pacjent, który w jakimś zakresie będzie pod opieką dermatologa, dlatego że te zmiany skórne bardzo nasilone, no w jakiś sposób będą go do tego dermatologa zbliżały. Z drugiej strony proszę zwrócić uwagę, ci, którzy mają łuszczycę lekką, bardzo lekką, też mają łuszczycowe zapalenie stawów, natomiast ci być może nie będą aż tak często kontrolowani, jeżeli chodzi o ten aspekt. Jakie to ma znaczenie w rzeczywistości? Ponieważ okazuje się, że ten długotrwały stan zapalny powoduje, że mniej więcej okazuje się statystycznie po 4 latach chory z łuszczycą umiarkowaną do ciężkiej rozwija już jakąkolwiek chorobę dodatkową. Czyli ten pacjent, który teoretycznie jest pod opieką dermatologa, w trakcie swojej choroby rozwinie, w trakcie naszej obserwacji, którąś jedną, dwie, trzy choroby generalnie współistniejące i być może jedną z nich, pierwszą, może być łuszczycowe zapalenie stawu. Te kryteria rozpoznania wydają się dość proste. Pani profesor przedstawiła je w bardzo prosty sposób. Natomiast rzeczywistość pokazuje, że dla lekarzy często okazują się zbyt trudne, jeżeli chodzi nawet o wymienienie tego klasyfikacji, które tutaj Państwo widzicie, rozpoznania łuszczycowego zapalenia stawu, które nawet biorą pod uwagę kwalifikacje pacjenta do programu lekowego, są stosowane, ale tylko w niektórych jednostkach, tych, które kwalifikują na przykład pacjenta do leczenia biologicznego. Natomiast w takim normalnym funkcjonowaniu ambulatoryjnym okazuje się, że nawet ten zakres, który tu widzicie, wydaje się dość prosty, bo zajmuje tylko tyle miejsca, w normalnej rzeczywistości nie jest stosowany i nie dotyczy to tylko Polski, żeby była pewna jasność. Dotyczy to całego świata i te problemy z rozpoznaniem pacjentów na podstawie tych kryteriów faktycznie występują bardzo często. Okazuje się również, że jeżeli weźmiemy pod uwagę pewne konsensusy postępowania dotyczące aktywnego wykrywania u pacjentów z łuszczycą chorób współistniejących, czyli to, o czym mówiła Pani Profesor, zależy nam przede wszystkim na tym, żeby pacjentów, którzy rozwijają te choroby, takie jak łuszczycowe zapalenie stawów, wykryć jak najwcześniej, dlatego że odpowiednie postępowanie jest w stanie dać wymierne korzyści dla zdrowia i życia naszego pacjenta, o których mówiła Pani Profesor, jak na przykład długie okresy bezobjawowe, które nie wymagają podawania pacjentom leków i to jest dla nich pewna korzyść. Okazuje się, że te konsensusy są już opracowane, jeżeli chodzi o postępowanie w tych przypadkach, jeżeli chodzi o kryteria dotyczące kontroli, ale nawet jak Państwo tutaj zobaczycie i rzeczywiście one są wdrażane na całym świecie, okazuje się, że są w większości niestosowane, dlatego że są za trudne. Przede wszystkim zajmują za dużo czasu. Powodują, że lekarze w jakiś sposób nie pamiętają, że ten pacjent powinien już taką kontrolę mieć, bo one dotyczą pewnych czasów postępowania. I tak na przykład, jeżeli mówimy o pacjencie z
tą ciężką, powinien co 6 miesięcy być badany na okoliczność rozwinięcia łuszczycowego zapalenia stawu. Natomiast okazuje się, że jeżeli pacjent generalnie jest leczony, chociażby u dermatologa z powodu łuszczycy ciężkiej, to te 6 miesięcy mija w takim szybkim czasie, że nawet lekarz nie jest w stanie się zorientować, że już minęło. Stąd też potrzebne są pewne mechanizmy przypominające mu o tym, żeby w jakimś zakresie pacjenta spytał o pewne elementy. A proszę zwrócić uwagę, jak wiele różnego rodzaju chorób współistniejących u pacjentów z łuszczycą występuje i nie dotyczy to tylko łuszczycowego zapalenia stawu. Jak proszę zwrócić uwagę, jak często te choroby, jeżeli możemy zobaczyć, to 30%, 24%, czyli na 10 pacjentów mniej więcej 3 jakąś chorobę współistniejącą ma. I problem jest tego typu, że w natłoku różnych rzeczy, w ilości zmian, biorąc pod uwagę natężenie czy ciężkość elementów takim jest, jak na przykład zapalnie chora cała skóra, umykają zarówno pacjentom, jak i lekarzom prowadzącym pewne zasady postępowania, które teoretycznie są opracowane, ale w pewnym zakresie powodują, że nasi pacjenci nie odnoszą korzyści z tego postępowania, mimo że wszyscy o tym dokładnie wiedzą. Dlaczego tak się dzieje? Przede wszystkim ciężko chory pacjent, przede wszystkim dużo pacjentów, mało czasu, problem z rozpoznaniem. Pacjent powinien trafić do reumatologa w ciągu 6-8 tygodni. Szczerze mówiąc, to marzenie chyba to by było, panie dyrektorze. To trzeba by 2 razy taki budynek chyba postawić, tak myślę. Ale zobaczmy, na czym polegają przede wszystkim problemy, jeżeli chodzi o leczenie. I to jest coś, co jest dla mnie dość istotne, jeżeli chodzi o postępowanie. Chciałem Państwu przekazać, dlaczego tak jest, że mimo że znamy pewne metody postępowania, nie jesteśmy w stanie ich zastosować. I nie dotyczy to wyłącznie dlatego, że jest to jakieś obstrukcje lekarzy, którzy leczą tych pacjentów, tylko one wynikają z pewnych problemów, które chciałbym Państwu naświetlić. Proszę zwrócić uwagę, że teoretycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę, to jest połowa reumatologów, pewnie połowa dermatologów, okazuje się, że do każdego ten pacjent może trafić z łuszczycą czy łuszczycowym zapaleniem stawu. I teoretycznie by się wydawało, że każdy z tych lekarzy, których Państwo tu widzicie, powinien znać wszystkie zasady postępowania, czyli powinien umieć rozpoznać łuszczycowe zapalenie stawu, ale powinien też odpowiednie leczenie zastosować, czyli powinien zastosować leczenie zarówno klasyczne, ogólne, jeżeli nie pomaga w jakimś zakresie, powinien zastosować leczenie biologiczne. Czyli powinien mieć pewną wiedzę, powinien mieć pewne możliwości, jeżeli chodzi o stosowanie pewnych elementów. Pewne możliwości dają programy lekowe. To jest akurat program łuszczycy plaskowatej, ale też jest program leczenia łuszczycowego zapalenia stawu po przebiegu agresywnym. Trzeba do tego programu zaaplikować, tak? No więc Państwo widzicie, a tam widzieliście Państwo lekarzy, którzy generalnie rzecz biorąc tych pacjentów leczą. I co się okazuje? Że z tych wszystkich lekarzy możliwości do wykorzystania wszystkich terapii ma bardzo niewielu, dlatego że ograniczenia systemowe, które powodują, że mówimy o pewnych programach terapeutycznych, czy programach lekowych, gdzie pacjenci mogą być zgłaszani, powodują, że tylko część z tych lekarzy jest w stanie wykorzystać wszystkie możliwości dostępności leczenia praktycznie na całym świecie. Tylko niektórzy mogą zastosować od pierwszej terapii przez leki klasyczne do leków biologicznych, a tamci pozostali, mimo że mają tych pacjentów, nie są w stanie zastosować tych terapii, stąd też muszą szukać innych możliwości, jeżeli chodzi o dostępność do tych lekarzy. Jak pacjent ma wiedzieć, teoretycznie rzecz biorąc, że jest w stanie dotrzeć do lekarza, który jest w stanie u niego wykorzystać wszystkie możliwości terapeutyczne. Jest to na tyle duży problem, dlatego że proszę zwrócić uwagę, tych lekarzy jest wielu, pacjent jest jeden, teoretycznie wydawałoby się, że trafia do najlepszego, ale okazuje się, że nawet ten najlepszy, nie ujmując w ogóle żadnej możliwości, bo tak naprawdę jest, nie jest w stanie z powodów ograniczeń systemowych zastosować u tego pacjenta terapii, która temu pacjentowi jest potrzebna. I nie jest to wina lekarza, żeby była pewna jasność, że on takiej terapii wykorzystać nie może. System z różnych powodów ogranicza mu taką możliwość, nie tylko w Polsce, również na świecie, bo te wszystkie problemy są również problemami światowymi. Chciałbym, żeby Państwo wiedzieli, że problem pacjenta z łuszczycowym zapaleniem stawów jest problemem światowym, nie polskim, bo to jest pewna sytuacja. Faktem jest tego typu, że pacjent idzie do Instytutu Geriatrii i Reumatologii, zapisuje się w kolejkę i teoretycznie rzecz biorąc musi z tych wszystkich lekarzy jeszcze wiedzieć, którego wybrać. Bo ten jeden lekarz tylko i wyłącznie jest w stanie zastosować u niego wszystkie metody terapeutyczne, ale na żadnych drzwiach nie ma napisane, że pacjent ma trafić konkretnie do tego lekarza, żeby u niego wykorzystał wszystkie metody możliwości leczenia. I to jest problem, który dotyczy praktycznie rzecz biorąc bardzo dużej ilości ośrodków, bo nie wiem, jak jest może w łuszczycowym zapaleniu stawu, bo tu nie mam takich danych, ale jeżeli chodzi o łuszczycę plaskowatą, tych ośrodków jest 39. Wydawałoby się, że jest to bardzo dużo, jeżeli chodzi o inne elementy, bo na Węgrzech są 2, w Danii są 2, tylko jeżeli bierze się pod uwagę Polskę, możliwości polskich pacjentów, czy dostępności do lekarzy, okazuje się, że droga, którą musi pokonać pacjent, nie tylko kilometrowa,
okazuje się dużo większa, niż by się wydawało tak naprawdę w rzeczywistości. Rozwiązanie w pewnym zakresie staje się taki networking, czyli poznanie lekarzy przez lekarzy i skierowanie pacjenta do odpowiedniego lekarza. Okazuje się, że to też nie jest proste, bo mimo, że nie jest nas tak dużo, okazuje się, że nie wszyscy się rozpoznajemy. Ja z panią profesor bardzo chętnie się rozpoznaję, bo my się znamy, ale generalnie rzecz biorąc bardzo dużo osób nie zna mnie, mimo że jestem prowadzącym zespół koordynujący w Łuszczycy Plackowatej. Bardzo wielu pacjentów, nawet znając moje nazwisko, znaczy lekarzy, nigdy nie widziała, jak wygląda. To też jest taka sytuacja, więc nie ma takiej możliwości, żeby była w stanie skierować pacjenta, który potrzebuje akurat na krótką drogę do podania tego efektu terapeutycznego. Może to być różna droga, można zadzwonić, tak? Można wysłać maila, można napisać kartkę. Problem jest tylko taki, że nie wiadomo do kogo. Stąd też, jeżeli bierze się pod uwagę tak cudowny ośrodek na przykład, jakim jest na przykład Instytut Reumatologii, jak bierze się taki ośrodek jak mój, gdzie my przyjmujemy tych pacjentów, to nawet jeżeli lekarz z odległego miejsca wie dokładnie, że temu pacjentowi mogą pomóc konkretnie tam, pisze skierowanie do tego ośrodka, a pacjent przychodzi, staje przed rejestracją i nie wie dokładnie, dokąd ma pójść. Bo brak tej ścieżki zachowania, czyli drogi personalnej, powoduje, że on jest kompletnie zagubiony. Wpada w kolejkę, która powoduje, że mijają te 6-8 tygodni i traci szansę na podjęcie odpowiedniego leczenia i nie jest to problem tylko polski. Problem jest jeszcze tego typu, że lekarze porozumiewają się czymś takim jak dokumentacja medyczna. I okazuje się, że nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę pewne kwalifikacje do tych programów, to jest kwalifikacja do programu Łuszczycy, czyli pewne elementy oceny nasilenia choroby, które usprawniają nasze występowanie i powodują, że możemy tych pacjentów leczyć częściej i generalnie powodują, że mamy pewne kryteria, których jeżeli chodzi o nieskuteczność czy leczenia, gwarantują pacjentowi dostępność najnowszych terapii, tak jak tutaj Państwo widzicie na przykład kryteria lekowe, a to są akurat kryteria programu łuszczycowego zapalenia stawów, to jest pewien problem, dlatego że przychodząc pacjent do ośrodka, który na przykład prowadzę ja czy pani profesor, on musi mieć pewne potwierdzenie dalszego postępowania, bo to jest jego bilet, przepustka do dalszych możliwości terapeutycznych. Nie ma problemu, jeżeli chodzi o postępowanie z pacjentem z łuszczycowym zapaleniem stawów wtedy, kiedy jest prowadzony w jednym ośrodku i ośrodek sam prowadzi dokumentację, która powoduje, że ona jest w miarę zgodna z pewnymi kanonami wypracowanymi. Natomiast są pewne elementy, które są trudności postępowania w tym zakresie, bo okazuje się, że jeżeli wszyscy prowadzimy tych naszych pacjentów, to każdy z nas nie wypisze to samo, ale trochę inaczej. Jest różny wzór postępowania w tym przypadku, nie dotyczy to tylko naszego kraju, gdzie okazuje się, że ta dokumentacja nie pasuje do pewnych kanonów postępowania i jest dużym problemem, bo dostaje akurat lekarz prowadzący, który miałby prowadzić tego pacjenta dalej i okazuje się, że wypracowany model komunikacji między poszczególnymi ośrodkami nie działa, dlatego że nie ma tam elementów, które są wymagane do kwalifikacji u tych pacjentów do dalszego postępowania. To, co Państwo tutaj widzicie, czyli to, co w tym zakresie powinno być, okazuje się, że jeżeli bierze się pod uwagę dokumentację ambulatoryjną różnych osób prowadzonych, nawet przez najwybitniejszych lekarzy, którzy mają najwybitniejsze sukcesy, jeżeli chodzi o postępowanie w tym zakresie, z różnych powodów. Nieładnie pisze, nie ma za dużo czasu, nie zawierają tych elementów, które powinny zawierać, które dają akurat przepustkę, jeżeli chodzi o postępowanie w tym zakresie. Jest to bardzo trudna sytuacja, dlatego że brak w tym zakresie odczuwane są na całym świecie. To nie jest tylko Polska. Mamy różne metody postępowania. Nie ma czegoś takiego jak jednolity system prowadzenia dokumentacji medycznej. Zresztą on nie jest wymagany, bo zakres informacji, który jest w ustawie o dokumentacji, praktycznie powoduje, że ta dowolność w tym zakresie ma pewne elementy. I wszystko to, co idzie w jakimś innym postępowaniu, okazuje się, że jest w pewien sposób problemem, bo wtedy możemy zastosować u pacjentów dane metody terapeutyczne, ale odzwierciedlenie tego w dokumentacji dotyczące różnych form, na przykład dokładnego czasu trwania terapii, jest bardzo trudne, bo potem nie można tej daty w jakiś sposób sfabrykować, dlatego że ten, który dostaje tą dokumentację, nie jest w stanie tego odpowiedzieć. Okazuje się również, że takie proste metody, no każdy z nas liczy, dając pacjentowi leki, że jego pacjent będzie wyglądał tak. Czyli tam lek, tak, no i ten pacjent się poprawi, więc nie zakłada jakby na wejściu, że ten pacjent nie będzie podlegał różnym metodom terapeutycznym, stąd też będzie wymagana i straszna modyfikacja prowadząca od razu do leczenia biologicznego. Natomiast to jest też taka sytuacja, że warto by było jednak chyba zmienić to postępowanie, dlatego że ono może ułatwić w przyszłości pacjentowi dotarcie do nowoczesnych metod terapii. Jeżeli weźmie się tylko pod uwagę taki model myślenia, to rzeczywiście on daje bardzo dużo możliwości. Natomiast jeżeli w przypadkach, kiedy niestety nie ma tego efektu terapeutycznego, a nawet dodatkowo pojawiają się różne choroby wskaźnikowe czy współistniejące w trakcie naszego prawidłowego postępowania, chciałem zaznaczyć, nie złego, prawidłowego postępowania, i tak mogą rozwinąć się te
myślenie nie przewidziało tego wcześniej i nie byliśmy w stanie tego zawrzeć w naszej dokumentacji, pacjent tak naprawdę ma duże problemy, bo często okazuje się, że dociera do tego ośrodka wymarzonego i niestety nie jest w stanie podjąć nowoczesnej terapii, bo często trzeba coś zaczynać od nowa i to są pewne problemy. Te problemy nie dotyczą tylko Polski, bo chciałem powiedzieć to, żeby Państwo nie mieli takiego wrażenia, że to jest tylko i wyłącznie nasza sprawa, że u nas jest źle. U nas jest tak samo dobrze, jak i gdzie indziej w różnych zakresach. I chciałem Państwu powiedzieć, że te elementy dotyczące problemów z pacjentem z błyszczycą dotyczą, tak jak w tym raporcie, który tutaj Państwo widzicie, zarówno diagnozy, jak i skierowania, jak i leczenia, jak i obserwacji kontrolnej. To chciałem Państwu powiedzieć. I przede wszystkim elementem takim, który ma za zadanie jakby spowodować, że będzie lepiej, jest zwiększenie wiedzy generalnie wśród lekarzy i pacjentów, jeżeli chodzi o błyszczycowe zapalenie stawów. Problem jest tego typu, że zarówno lekarze nie spodziewają się tych, którzy leczą chorych na błyszczycę, jak i pacjenci, którzy leczą na błyszczycę, również nie spodziewają się, mimo że około 30% z nich rozwinie błyszczycowe zapalenie stawów, że to błyszczycowe zapalenie stawów będą mieli. Z drugiej strony rzeczywiście myśleć tylko o tym, że coś się rozwinie, może nie jest zbyt takie może eleganckie, ale okazuje się, że jeżeli faktycznie gdzieś w głowie mamy pomysł na to, co zrobić wtedy, kiedy pierwsze objawy nam się pojawią, to będzie nam dużo łatwiej. Natomiast wszyscy o tym zapominają. I to nie tylko lekarze, ale również i pacjenci. To żeby była pewna jasność, dlatego że to stwierdzono. Okazuje się, że schematy wypracowane postępowania są zbyt trudne. Jeżeli chodzi w ogóle o rozpoznanie błyszczycowego zapalenia stawów, to kryteria kliniczne, które Państwo widzieli, które pokazywała Pani Profesor, są naprawdę doskonałe, tylko okazuje się, że są zbyt trudne do zastosowania w takiej naturalnej praktyce i wskazuje się już, że powinno się stosować bardzo proste zestawy, takie wskaźnikowe, które dopiero kwalifikują pacjenta do pozostałych metod terapeutycznych czy diagnostycznych, takie zwracanie uwagi na to, czy coś bolało w ostatnim czasie, czy był jakiś obrzęk stawu, czy jakaś choroba w postaci osiowej, czy to zesztywnienie, ale nie wiele pytań. Nie jakby całe kryteria, tylko poszczególne pytania. Okazuje się również, że są pewne narzędzia, które mogą jakby poprawić tą wykrywalność, jeżeli chodzi o błyszczycowe zapalenie stawów, ale są to narzędzia, które powinny być udostępnione pacjentowi, czyli proste ankiety, które przed wejściem do lekarza, który jakby nie ma już takiej czasu na to, żeby każdego pacjenta może sprawdzić bardzo dokładnie, pacjent powinien rozwiązać i na przykład odpowiedzenia na 5 pytań, tak jak tutaj w tym kwestionariusz PEST, powoduje, że jeżeli pacjent odpowiada na większą ilość niż 3 lub więcej tych pytań pozytywnie, no jest to pewien taki wskaźnik do lekarza, że może powinien się zastanowić, żeby temu pacjentowi uzyskać drogę diagnostyczną. Dlatego, że to dotyczy całego świata, nie tylko Polski. Bo okazuje się, że być może to objawy, o których mówi Pani Profesor była, po 6-miesięcznej kontroli były 5 miesięcy temu i pacjent kompletnie już o nich zapomniał. I przypomnienie mu w postaci jakiejkolwiek ankiety jest w stanie dać mu pewien problem. Pani Profesor o tym wspominała. Szybka droga do specjalisty. Ona nie jest łatwa nigdzie, bo to takiej formy nie ma. I są pewne programy samodzielnego zgłaszania się do specjalistów z ominięciem lekarza prowadzącego. Okazuje się, że to też gdzieś jest tam budowane. Nie działa to wszędzie dobrze, to są duże problemy. Ale jeżeli bierze się pod uwagę takie postępowanie prawidłowe, to bardzo dużo zwraca się uwagi na takie szkolenie właśnie tych pacjentów, uszulenie tych pacjentów na te właśnie dolegliwości dodatkowe. Czyli praca z pacjentem, który jest w stanie u siebie zaobserwować pewne objawy i zgłosić nawet wtedy, kiedy lekarz go po prostu nie pyta. I do tego wykorzystuje się również profesjonalne średnie, nie tylko lekarzy, żeby ta praca taka diagnostyczna stała była u nich bardzo duża. Okazuje się, że niestety rozwiązaniem nie jest monoterapia w zakresie tylko i wyłącznie lekarskim. Wszędzie w tym zakresie powinny być zespoły wielospecjalistyczne na całym świecie, czyli pewna forma współpracy między reumatologiem a dermatologiem. One są mniej więcej podzielone bardzo równo, czyli tam jest większa część reumatologów, mniejsza część dermatologów. Sprawdziłem praktycznie, jak jest na całym świecie, tam 6 do 4, 7 do 3, to są te zespoły wielospecjalistyczne, bo tak wygląda nasilenie zapalenia stawu. I rzeczywiście rzecz biorąc, taka współpraca wielośrodkowa, współpraca nawet w zakresie jednego szpitala ma duży sens, jeżeli chodzi o zwiększenie tej dostępności. I o co chodzi generalnie rzecz biorąc? Wydawało mi się, że to musi być jakaś stała współpraca. Nie, taki zespół powołują raz w miesiącu na paru pacjentów i tak naprawdę ten zespół powołuje, że trafność rozpoznań jest dużo większa. Czyli to nie jest coś takiego, że oni siedzą codziennie od rana do wieczora i nic innego nie robią, tylko wykrywają błyszczycowe zapalenie stawów. Wystarczy raz w miesiącu 20 pacjentów i to jest tyle, ile w najlepszych ośrodkach tak naprawdę diagnostycznych potrzeba, żeby tych pacjentów
tam pacjentów zdiagnozować i generalnie zacząć wcześniej leczyć. Okazuje się, że są pewne takie rozwiązania, które u nas chyba nie z powodów systemowych bardzo trudno by wdrożyć, czyli takie specjalne poradnie dotyczące tych chorób, tak naprawdę jak tutaj mięśniowo-szkieletowy, gdzie oni jakby razem pracują i funkcjonują. Wydaje się, że jest to problem, bo takiego nie ma chyba możliwości kontaktowania, ale taka forma też istnieje. Ale to jest to, co chciałem Państwu powiedzieć, co jest najważniejszą rzeczą z tego w ogóle wykładu. Kontakty między lekarzami, kontakty między ośrodkami, kontakty między pacjentami stanowią najistotniejszą wartość, jeżeli chodzi o rozpoznanie przyczynowego zapalenia stawu. Bo samo rozpoznanie pacjentowi nic nie daje. On jeszcze musi trafić w miejsce, które jest mu w stanie pomóc, bo z powodów systemowych najlepszy lekarz, który poprowadzi u niego to rozpoznał, niekoniecznie jest w stanie te metody tego pacjenta wdrażać. I to dotyczy każdego państwa na świecie, że są też, tak jak tutaj Państwo widzicie, na przykład to jest Buenos Aires, ale też tak samo jest we Włoszech. Okazuje się, że są sieci szpitali, pracują z tymi szpitalami, mają pewnego rodzaju uproszczenia, jeżeli chodzi o skierowanie do ośrodka referencyjnego. Problem w tym, że w tamtych krajach za pacjentem idą pieniądze, u nas generalnie problemy, ale to jest zupełnie inna sytuacja. Ale mam nadzieję, że tutaj też będzie to poprawione, też to będzie bardziej efektywne i większa taka atencja w stosunku do tych takich kontaktów, o których mówimy, na pewno będzie miała duże znaczenie. Natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę, na czym polega istota problemu nad rozpoznaniem uszczycowego zapalenia stawów, to przede wszystkim na tym. To są te dwa elementy, które z każdego naszego wystąpienia, zarówno z Panią Profesor, jak i z mojego, wynikają, dlatego że Państwo jakby w swoich przekazach bardzo dużo na ten temat mówili. Przede wszystkim ograniczona wiedza na temat uszczycowego zapalenia stawu, ale nie tylko wśród lekarzy, wśród pacjentów chorujących. Proszę zwrócić uwagę, 30% na 10-3, a pacjenci nie mają generalnie odpowiedniej wiedzy. Jeżeli chodzi o nas, rzeczywiście proste narzędzia, które powinniśmy mieć w stanie wykorzystywać w natłoku pracy, które są, i ta część, która funkcjonuje, brak współpracy. To jest ten element kluczowy, na który kładzie się pod uwagę na całym świecie, jeżeli chodzi o dostępność do szybkiej metody terapeutycznej i szybkiej metody diagnostycznej. Proszę zwrócić uwagę, że ta współpraca często jest współpracą systemową, a w naszym kraju niestety jest współpracą nieformalną, no bo to jest taka sytuacja, że my radząc sobie w tych zakresach, wykorzystując swoje znajomości, prosimy naszych szanownych kolegów o to, żeby nam w pewnym zakresie pomogli i odwrotnie. Natomiast bardzo dobrze by było, żeby ta współpraca miała jakiś charakter ogólny i za tą współpracę również punkty były jakieś tam dawane i generalnie rzecz biorąc za możliwość takiej drenażu pacjentów też była jakaś forma odpowiedzialnego współpłacenia bądź płacenia, bo rzeczywiście rzecz biorąc to daje szansę pacjentowi. To, że pacjent trafia do szybkiego ośrodka, a nie wie tak naprawdę do którego. I to jest klucz tego wystąpienia. Żeby Państwo tylko popatrzyli na te parę elementów. Przede wszystkim diagnoza. Wcześniej rozpoznanie, to o którym mówiła Pani Profesor. Nadal twierdzę, cały świat twierdzi, że kryteria rozpoznania są za trudne. Powinny być szybsze i dające możliwość pacjentowi szybkiego wdrożenia do leczenia. Przede wszystkim niestety kontakty interpersonalne. Bez tego żaden pacjent z uszczycowym zapaleniem stawów tak naprawdę nie jest w stanie szybko trafić do ośrodka, który mu pomoże, dlatego że system powoduje pewne ograniczenia. Jeżeli nie ma kontaktów interpersonalnych, nie tylko systemowych, ale również tych, o których mówimy, czyli tych takich naszych osobistych, to daje pacjentowi większą szansę. I to jest jedna wartość, którą chciałbym Państwu powiedzieć. Leczenie jest uzależnione przede wszystkim od tego, jakie możliwości nam daje system, ale biorąc pod uwagę pewne elementy, muszę powiedzieć, że ten system daje duże możliwości mimo pewnych ograniczeń, ale może wykorzystanie tych możliwości wynika bardzo często z kontaktów interpersonalnych i z rozmowy, którą prowadzą ze sobą lekarze na zasadzie przesyłania dokumentacji medycznej, która teoretycznie powinna być uniwersalnym językiem do porozumiewania się, a staje się problemem przy kwalifikacji lekarzy. To też jest taka sytuacja, chciałem Państwu powiedzieć. I trzecia rzecz, czwarta znaczy się rzecz, też najważniejsza, jeżeli chodzi o rozwój stanu zapalnego, o uszkadzanie narządów i tkanek, czyli kontrola w trakcie choroby danego pacjenta. I tutaj też jest taki element dotyczący akurat łuszczycy ciężkiej czy łuszczycy plackowatej, ciężkiej i umiarkowanej, dlatego że ci pacjenci, jeżeli generalnie rzecz biorąc nie udaje się u nich zahamować stanu zapalnego, są kandydatami do rozwoju innych chorób współistniejących, takich jak łuszczycowe zapalenie stawu, ale również w przypadku leczenia już łuszczycowego zapalenia stawu, monitoring w kierunku innych, jak Państwo widzieli, bardzo wielu chorób współistniejących. Bardzo dziękuję.